Ja chciałam się z wami podzielić wyjściem z religii. Jak wiecie, pochodzę z kościoła katolickiego, bardzo dużo czasu swojego życia tam spędziłam. I jak przyszłam tutaj, to nie było dla mnie łatwe rozstać się z tym wszystkim. Poniżyć Najświętszy Sakrament, poniżyć Jana Pawła II i w ogóle ten cały syf, który był w kościele katolickim. Ale ja podjęłam decyzję, że ja chcę tutaj być, bo widzę, że tu jest życie. I nawet dzisiaj rano przyszły do mnie w ogóle myśli, że może nie powinnam tu być, że może powinnam wrócić do kościoła katolickiego, że może jednak tam jest prawda, ale ja wiedziałam, że to jest ściema. Ja trzymałam się tej swojej decyzji, że chcę tutaj być. I dzisiaj podczas modlitwy, w którymś momencie, tak mi się strasznie źle zrobiło w ogóle, jakoś tak nie wiedziałam, o co chodzi. I zapytałam Ducha Świętego i Duch Święty mi powiedział, że mam przekląć moc modlitwy katolików nade mną. I zrobiłam to. I poczułam się dużo lżej w tym momencie i to też w ogóle było fajne, bo w pierwszym momencie od razu, zanim Duch Święty mi powiedział, to pomyślałam, że podejdę do Artura. Powiedziałam, że jak Artur się o mnie pomodli, no to mi na pewno przejdzie. Ale stwierdziłam, że wolę się oprzeć na Jezusie niż na Arturze. I jak mi powiedział, to przeklełam. I wiem, że mi daje dużo wyjście z religii, wiem, że to daje wolność w ogóle. I dzisiaj, stojąc przed wami, przeklinam Najświętszy Sakrament. Przeklinam wszystkie modlitwy do Maryi. Przeklinam piesze pielgrzymki. Ustanawiam, że sprzęt im się będzie psuł. Wszystkim zespołom w kościele też będzie się psuł sprzęt, jak będą śpiewać o Maryi. W imieniu Jezusa. Amen. Człowieku, dobrze. Dobrze, że inkwizycji dzisiaj nie ma w ogóle. Dobrze, nie? Jak coś w kimś z was strzyka, to jest demon religijny teraz. Coś ci strzyka teraz gdzieś w środku. Taki ból delikatny. Nie wiesz dokładnie, co to jest. Niby jest, a niby nie ma. To jest duch religijny. Duch religijny. Jak teraz mu powiesz, żeby zamknął mordę, to od ciebie odejdzie i nie wróci. Albo będzie się wzmagało to teraz i kiedy mówię, to się to wzmaga i odejdziesz razem z nim. O właśnie. To zawsze tak działa. Większy jest ten, który jest tobie, niż ten, który jest w Watykanie. Słowo honoru. Nic nie jest w stanie zatrzymać prawdy Bożej.